Nasze miasto, twoje miasto, moje miasto. Moje miasto, Szczecin. Witam Państwa serdecznie na rozstrzygnięciu 17. Miejskiego Konkursu Twórczości Plastycznej Moje Miasto Szczecin. Dziękujemy wszystkim bardzo serdecznie za nadesłanie prac. Dziękujemy uczestnikom konkursu. Dziękujemy opiekunom, nauczycielom, instruktorom. Wszystkim tym, dzięki którym te prace do nas dotarły. Za chwileczkę ogłosimy wyniki konkursu. Poznacie laureatów. Dodam tylko, że prac wpłynęło całkiem sporo, a wszystko, co teraz obserwujecie, dzieje się w Domu Kultury Klub Skolbin. Zapraszam zatem jurorów i za chwilę wszystko stanie się jasne. Witamy na 17. Miejskim Konkursie Twórczości Plastycznej Moje Miasto Szczecin. Ja nazywam się Aleksandra Gizgę-Zdalecka. Jestem przewodniczącą jury. Chciałabym przedstawić resztę uczestniczek. Panią Izabelę Wolską, artystę plastyczkę. Panią Katarzynę Górewicz, ilustratorkę książek dla dzieci. I panią Marysię Eden-Miller, jurorkę Młodej Nagrody. Na posiedzeniu w dniu 12 kwietnia 2022 roku, po obejrzeniu wszystkich nadesłanych na konkurs prac, nasze jury stwierdziło: do organizatora nadesłano 148 prac, z czego ze względów formalnych do oceny skierowano 144 prace. Jury w jednoznacznej opinii orzekło: bardzo wyrównany poziom artystyczny prac, szeroki aspekt technik plastycznych, ciekawe ujęcie tematu i indywidualne aranżacje. Po obejrzeniu wszystkich prac, przeprowadzeniu selekcji i burzliwej dyskusji, jury w porozumieniu z organizatorem postanowiło poza nagrodami przyznać zasługującym na to uczestnikom konkursu wyróżnienia w postaci dyplomów. W poszczególnych konkursowych kategoriach wiekowych przyznano następujące nagrody i wyróżnienia. Młoda Nagroda. Nagroda przyznana przez przedstawicielkę dzieci i młodzieży została powierzona Kseni Łajkosz za pracę Wieża Bismarka. I w kategorii wiek przedszkolny nagrodę zdobyli Zosia Wiśniewska za pracę Ptaki Hasiora. Waleria Nazarenko za pracę Baszta pod zamkiem. Sandra Kubiak za pracę Krokusy i Orły. Ponadto jury wyróżniło dyplomem Antoniego Kubiaka za pracę Urząd Wojewódzki z tatą w oknie. W kategorii wiekowej 6-9 lat nagrodę zdobyli Aleksandra Grzesik za pracę Diabelski młyn. Wiktoria Dazareńko za pracę Ruiny Kłystorpa. Michał Pietrzak za pracę Zabytkowa pompa z głową smoka. I ponadto jury postanowiło wyróżnić dyplomem następujące osoby: Aleksandra Zielińska za pracę Dźwigozaury, Hanna Strzeszewska za pracę Platany i Krokusy na jasnych dłoniach, Natalia Litwin za pracę Trzy orły w nocy,
Anna Ganczarska za pracę Pół. Zuzanna Radar za pracę Wieczorny spacer z wikozaurami. W kategorii wiekowej 10-13 lat nagrodę zdobyli Hubert Barański za pracę Piękny Szczecin, Natalia Hopter za pracę Wały Chrobrego, Katarzyna Niklas za pracę Człowiek i Natura. Jury przyznało w powyższej kategorii następujące wyróżnienia uhonorowane dyplomem. Wiktoria Zielińska za pracę Budynek przy placu Jakuba Wójka, Patrycja Skotta za pracę Most długi na Odrze, Rachela Gitz za pracę Pompa z niebieskim smokiem, Olgierd Kleczewski za pracę Rzeźba na placu pod Globusem, Michalina Dąbek za pracę Szczecin w mojej głowie. W kategorii wiekowej 14-18 lat nagrody zdobyli Marta Pawlak za pracę Czerwony ratusz, Maja Krzykała za pracę Moje ulubione miejsca w Szczecinie, oraz Ksenia Łajkosz za pracę Wieża Bismarka. Wszystkim uczestnikom bardzo serdecznie gratulujemy. Wszystko stało się jasne. Nagrodzonym i wyróżnionym gratulujemy. Cieszymy się, że było Was aż tyle. Liczymy na to, że w przyszłości dalej będziecie przysyłać pracę na nasze następne konkursy. W imieniu dyrektora i wszystkich pracowników Domu Kultury serdecznie jeszcze raz gratuluję. Dziękuję za przeprowadzenie i nadzór nad tym konkursem pani Iwonie Durlik, która pełniła opiekę merytoryczną przez cały czas trwania tego konkursu. Do zobaczenia za rok.